Cześć, ja mam na imię Natalia. A ja jestem Iga. I właśnie jesteśmy w Koperniku, w Galerii Bzy, przeznaczonej dla naszych najmłodszych odwiedzających. Ruszamy do Was z kolejnym odcinkiem wyzwania konstrukcyjnego Coś z Niczego. Ci, którzy widzieli ostatni odcinek, być może pamiętają naszą szaloną podróż po wystawie Bzy. Tym razem pomyślałyśmy udać się nieco dalej, ale niezmiennie będzie to podróż w poszukiwaniu przygód. Gotowi? Pojedziemy! W czasie musieliśmy siedzieć sporo czasu w domu, dlatego wiele osób zatęskniło za światem przyrody. Planujemy więc teraz dużo różnych wypraw na łono natury. Pomyślałyśmy, że bardzo dobrym pomysłem byłoby skonstruowanie czegoś, co pomoże nam lepiej odkrywać ten świat przyrody. Dlatego zabierzmy ze sobą pudełka różności i czas na robienie naszych konstrukcji. Natalia, czy masz już pomysł na swoją konstrukcję? Tak. Wymyśliłam sobie, że tym razem postaram się zrobić karmnik dla ptaków. Co prawda wiem, że ptaki powinny się dokarmiać bardziej zimą niż latem, ale pomyślałam, że jeśli wybiorę sobie z mojego pudełka różności jakieś takie materiały, z których uda mi się to skonstruować, to będę mogła taki karmnik postawić sobie na balkonie i może uda mi się coś ciekawego zaobserwować. No ja myślę, że może udać się zaobserwować nawet, jakie ptaki mieszkają najbliżej Ciebie, jeśli wpadną na przykład na śniadanie, na kolację. A co z Twoim pomysłem? No ja przyniosłam tutaj trochę nietypowych materiałów jak na nasze wyzwanie, bo przyniosłam rośliny, które wyhodowałam na swoim balkonie. No ale po pierwsze, już trochę jest im tutaj ciasno, a po drugie, nie zawsze pamiętam o podlewaniu, więc pomyślałam sobie o jakimś sposobie, jakiejś konstrukcji, która mi to podlewanie ułatwi, tak żebym nie zawsze musiała pamiętać o tym, żeby dolewać wody. To akurat jest świetny pomysł, bo ja zawsze mam problem z podlewaniem kwiatków, kiedy to nie wychodzi regularnie, więc może się czymś zainspiruję. Mam nadzieję, że tak. To fajne. Co? Bierzemy się do pracy. Do dzieła. Ja już jestem pod wrażeniem, tylko patrząc na te konstrukcje, które udało Ci się zrobić, więc może nam wyjaśnisz. No powiem co to Ci, jest, jak to działa, że zrobiłam je błyskawicznie, jak na niektóre nasze konstrukcje, to te naprawdę zrobiłam bardzo szybko. Specjalnie wybrałam tutaj plastikową butelkę, ale przezroczystą, żeby móc zobaczyć po prostu, na czym polega moja konstrukcja. Bo jest to domniczka na kwiaty z butelki, ale właśnie, żebym ograniczyć zapominanie o podlewaniu, ta roślina będzie piła wodę przez sznurek, po trochu. To tak samo, spójrzcie, jest butelka, sznurek, a na dnie trochę wody, tak żeby nawadniała moją roślinę. Wow, to jest świetny pomysł i bardzo mnie przekonuje, więc może też spróbuję go wykorzystać dla swoich roślin. Ale powiem Ci, że Twoja konstrukcja też wygląda imponująco. Widzę tutaj ziarenka, więc domyślam się, co z nimi zrobisz za chwilę. No właśnie, mówiłam Wam o tym karmniku i tak go oto zbudowałam, po prostu z jakichś zwykłych opakowań po czymś, które miały od razu takie wycięte okienka, więc było dość łatwo. I tutaj mogę nasypać trochę tych ziaren. Jak to wygląda i mam nadzieję, że jakiś drobny ptaszek będzie mógł sobie stanąć tutaj i po prostu dziobać to, co się jemu spodoba. Mam trochę różnych ziaren, trochę słonecznika, trochę sezamu. W zależności od tego, kto tutaj zagości, to pewnie wybierze sobie coś dla siebie. Tutaj też przymocowałam taką rolkę papierową, żeby ewentualnie móc to jeszcze na coś nabić i żeby po prostu wygodnie to ustabilizować. No ja jestem bardzo ciekawa, czy jakieś ptaki odwiedzą Cię na Ja też śniadanie. Jestem ciekawa i zdradzę Wam, że mam zamiar umieścić naprawdę ten karmnik u siebie na balkonie. I jeśli
uda mi się zaobserwować coś ciekawego, albo ktoś tutaj rzeczywiście go odwiedzi, to postaram się zamieścić jakieś zdjęcie w komentarzu poniżej, pod naszym filmikiem. Wspaniały pomysł. Natalia, ale powiem Ci, że ostatnio robiłam przegląd naszych różnych konstrukcji i w temacie podlewania przypomniała mi się jedna. Ciekawa jestem, czy ją pamiętasz. Pamiętam aż za dobrze. Przygotowałyśmy ją z myślą o lanym poniedziałku. Nie będę Cię dzisiaj polewać, ale spójrzcie, to też może być fajna konewka. Albo spryskiwacz. Zraszasz mi teraz. Słyszysz to? Słyszę. Słyszycie? I nawet chyba wiem, skąd dobiega ten dźwięk. Jeśli chcecie się przekonać, to chodźcie z nami. Cześć! Ojej! Cześć Wam również! Właśnie jesteśmy przy jednym z eksponatów w naszej galerii Wzy. Jeśli kiedyś nas odwiedziliście, albo byliście z nami na spacerze wirtualnym tutaj w Wzy, to na pewno go kojarzycie. Cała wystawa Wzy jest tak zaprojektowana, że nawiązuje do świata przyrody. A dzieci uwielbiają świat przyrody, on je wręcz przyciąga. Rośliny, zwierzęta, to jest ich temat. Dokładnie, dlatego pomyślałam sobie, że rzucimy Wam wyzwanie, i teraz spójrzcie sobie na ten eksponat i zobaczcie, czy uda Wam się rozpoznać jakieś ptaki i czy znacie ich nazwy. Jeśli tak, to koniecznie napiszcie nam odpowiedzi w komentarzach pod filmikiem. Ale możecie je zobaczyć tutaj, ale możecie je też usłyszeć. Dlatego kilka zagadek dla Was. Ciekawa, Natalia, czy Ty też rozpoznasz te odgłosy? No dobra, to sprawdźmy. Zagadka pierwsza. Nie podglądaj. Wydaje mi się, że wiem, ale nie powiem. Jeśli też wiecie, to koniecznie podzielcie się tą informacją również w komentarzu poniżej. No tak, to jeszcze kolejna zagadka. Jeszcze jedna? Która zostanie nierozwiązana, co? Dobra. To ciekawy przykład. A ciekawa jestem, co powiesz na to. Ten odgłos kojarzył mi się jakoś nawet z szumem morza. Jestem ciekawa, czy wiecie, co to za ptak. Często nawet nie zauważamy, ile się uczymy, podążając po prostu za swoją ciekawością. Nie musimy nawet za dużo zapamiętywać, bo wszystko automatycznie zapisuje się w naszej pamięci długotrwałej. Dzieje się tak dlatego, że ciekawość pobudza naszą fascynację i wiele innych pozytywnych uczuć, które to natomiast pobudzają nasze myśli i w ogóle nas samych do działania. Pomyślcie sobie o jakimś ostatnim momencie, w którym poczuliście się naprawdę czymś zaciekawieni, wręcz zafascynowani. Czy nie było tak, że od razu chcieliście zgłębiać temat, czytając, oglądając jakieś materiały? I ten stan takiego pozytywnego zaangażowania, pobudzenia emocjonalnego, niezbędny w procesie uczenia się i zdobywania wiedzy. Dokładnie. A dzieci uwielbiają świat przyrody. Nawet prosty spacer może być wyprawą w nieznane i wyprawą w odkrywanie wielu nowych, ciekawych zjawisk. No i też może powodować różne nowe pytania, jak na przykład dlaczego ptaki machają skrzydłami latając, a samoloty nie? Albo skąd w ogóle bierze się wiatr? Tak, planując jakiś najbliższy spacer, możecie pomyśleć o jakiejś edukacyjnej zabawie. Na przykład postanowić razem z dziećmi nauczyć się rozpoznawać liście, porównywać je ze sobą, zadawać sobie jakieś pytania na ich temat, albo na przykład rzucić sobie takie wyzwanie, by odnaleźć jakieś ślady obecności zwierząt w pobliskim parku albo lesie. Nawet taki krótki spacer może zapisać się w pamięci dzieci jako niezwykła i fascynująca przygoda, która spowoduje wiele nowych odkryć.